No chcemy wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Nie chcemy oczywiście robić konkurencji wielkiemu finałowi podczas jutrzejszej niedzieli. Stąd sobota i gramy jako pierwsi. Zaangażowany jest tutaj sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jutro niestety będą zajęci cały dzień, także dzisiaj nam pomagają wspólnie razem grać jako pierwsi. Nowy hipermarket, centrum rozrywki i zakupów. Bardzo fajni ludzie, bardzo fajnie się z nimi rozmawiało. Bardzo nam pomogli w tym roku. Avon to firma, która uwielbia pomagać nie tylko kobietom, ale też i no wszystkim tak naprawdę. I dzisiaj mamy taki plan zbierania pieniędzy. Dzieciaki lepiły serduszka z plasteliny, ozdabiały je koralikami i teraz licytujemy będziemy za chwilę licytować trzy najładniejsze serduszka. Zobaczymy, ile uda nam się zebrać pieniędzy. Ja osobiście badam poziom cukrów we krwi oraz mierzę ciśnienie tętnicze. Natomiast koleżanka, która tutaj chwilowo jest nieobecna, mierzy BMI i poziom tkanki tłuszczowej, udziela porad dietetycznych. Udzielamy również pacjentom informacji na pytania, które ich nurtują, na temat zabiegów, jakie wykonuje nasza placówka. Także to, co jesteśmy w stanie pacjentom zaoferować i to, co pytają i umiemy odpowiedzieć, jak najbardziej pacjentom pomagamy. Klienci Plazy biegają tutaj na zakupy, korzystają z restauracji, jedzą coś, więc jaki jest ich poziom cukru i ciśnienie w takim razie? Z reguły nie było jakichś takich bardzo nieprawidłowych poziomów. Zdarzają się oczywiście wyjątki od reguły, natomiast w większości ci, którzy mierzyli poziom cukru, był on prawidłowy i ciśnienie również. No to było fajne uczucie, ale bolała trochę ręka. Bym chciała właśnie robić takie coś już całe życie, bo bardzo fajne, śmieszne, no i bardzo mi się podobało. Moim zdaniem to było takie fajne też, tylko że boli ręka i trzeba trochę mieć energii w to. Słyszałem, że w Toruniu są pierniki, a tu sama młodzież, więc jestem zaskoczony pozytywnie. No występ myślę, że jakoś się udał. Oczywiście w tym roku zaczynam pracę przy nowym programie TVN-u, więc będzie można zobaczyć moje lalki w telewizji po 3 latach. No i właściwie jestem zadowolony. No i pozdrawiam cały Toruń i ojca dyrektora, bo też tam mieszka podobno. Tu odwiedzę go z moimi zakonnicami niedługo. Może pani pokazać, jaką torebkę pani wylicytowała? Każdego na to stać. Nie wiem, sama jeszcze nie widziałam, więc chętnie sama zobaczę, co. Ma pan piątaka? Dobrze, niech będzie. Piątak dla pana z identyfikatorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Super. Piątak, kalendarz, piątak dla nas, dla pana znaczy. Wujek Kony dorzuci piątkę. Licytuj, dawaj 16. Dajesz 16? Podnieś rączkę, że dajesz 16. Tu kolega w czerwonym swederku daje 16. Ta pani w paseczki już może naprawdę być zagrożona. Dzisiaj jest bardzo gorąco, mamy dzisiaj bardzo dużo ludzi, którzy tutaj przychodzą i podpatrują, co się dzieje. Niby taka niespodzianka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaczyna grać jutro, a tu w Toruń Plazie już gramy, bo gramy jako pierwsi. Dzisiaj dużo atrakcji, między innymi był występ Konrada Kony Czarkowskiego, który ze swoimi lalkami zabawiał publiczność. Mamy występy artystyczne, tak jak teraz wokalno-muzyczne. Mamy licytację różnych gadżetów i przedmiotów wystawionych na tę licytację. Ci, którzy przychodzą do Plazy, są bardzo hojni. Okazało się, że pomimo tego, że orkiestra gra od jutra, to oni już dzisiaj wyciągają z portfela pieniądze i dają na szczytny cel. Mamy nadzieję, że następna licytacja przyniesie taki sam poziom tych finansów, który byśmy oczekiwali. Jest naprawdę bardzo fajnie, dużo uśmiechów i dużo dobroci serca. Jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko.
cicho, słońce rozpala nagie ciała. Może i niebo zrośni, dobrze mi jak dobrze mi. Im słodkie, słodkie miną grona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo zrośni, dobrze mi jak dobrze mi.